Siemano, z tej strony Koszorski. Dzisiaj przetestujemy sobie nowego Eza Vegetę. Właściwie nie nowego, tylko po prostu Eza Vegety. Tak wygląda Vegeta oraz Goku Kaioken, który jest na 100%. Hidden potencjał na maksa. Zrobiony na Critical Hit. Nie wiedziałem jeszcze, jak będzie jego Eza wyglądał. Nawet nie wiedziałem, że będzie miał Eza, jak mu wbijałem ten Critical. Myślę, że na ten moment dałbym mu raczej Additional, ale Critical też nie jest dużym problemem. Generalnie nie będziemy zawsze i tak tego Criticala z tych łapać te korbów na nim, więc nie zawsze będzie ta procent szans. Jednak jego zwiększenie ataku i defa na super ataku jest dosyć pomocne, więc może i ten dodatkowy atak byłby lepszy. Jak widać, jedna, jak i druga postać nie ma za bardzo linków pod ki. Dwóch linków wylewelowanych, więc będziemy zobaczymy te postacie w swoim takim podstawowym żywiole, jakby nie będą super bardzo zaawansowane. Po prostu zobaczymy, jak się będą sprawować. Może spróbujmy nie robić jakichś specjalnych super ataków. Niech to minie, jak ma minąć. Generalnie przed chwilą sobie próbowałem przetestować te postacie przed ich Eza, jednak po nagraniu zobaczyłem, że wybrałem nie tego lidera, co chciałem i po prostu porównanie obrażeń wtedy, a teraz byłoby bez sensu. Dlatego po prostu nie będzie damage'a przed, tylko od razu będzie damage po. Damage przed, jeżeli się zastanawiacie, czy robić im Eza, zresztą tu nie ma co się zastanawiać. Jak ich mamy, to robimy ich, bo to jest bardzo fajny Extreme Z Awaken. Generalnie o co tu chodzi? A, jeszcze team na jego Eza. To zrobisz kontrę? Nie robisz kontry? Szkoda, bo byś go pokonał. Ale dobra, może być i tak. Zobaczmy. Overin Flash. Gościu nie ma z nim linków. Generalnie ta postać troszeczkę, no, kuleje z linkami pod, generalnie z postaciami. Ma Shatter the Limit, co nie jest takie fajne. Szkoda, że nie ma Fused Battle, no ale trudno. I zobaczymy, co on potrafi zrobić. Defensywy nie ma za dużo, ponieważ on defensywę sobie ma dodatkową, jeżeli mamy Vegetę familii przeciwnika. I na super ataku sobie zwiększa atak def o 100% i ma dodatkowy atak, jeżeli mamy poniżej 70%, no i ten critical hit o 7% za każdy te korb. Także jesteśmy w stanie złapać dwa te korby, niech będzie. Tutaj startujemy, tu już nie ma znaczenia, także bez, ma link KMH, ma overin flash, który daje ki. Zobaczymy, co mu to da. Ile będzie w stanie osiągnąć obrażeń. 1-3 miliony. Powiem wam, że nie jest to aż tak oszałamiająca liczba, ale jego bardzo dużym plusem jest to, że on sobie zwiększa teraz na stałe atak o 50% i def o 30% z każdą turą. Także def o 20%. Def o 20%. Także defensywy troszeczkę mniej zmniejszają, ale nadal. Tu mamy troszeczkę lepsze linki z Vegetą. Tu chyba zrobię coś takiego, ponieważ tam był tylko KMH. I może nie róbmy takich, że ten ma dużo więcej linków, które by mu po prostu dodały niepotrzebnie więcej obrażeń. Zobaczmy. To jest ki. To jest atak 10. Co ty jeszcze masz? Czyli 10% Science Pride. No dobra, nie. Rozłączmy ich, żeby było. Zobaczymy, jak te postacie się sprawują bez linków za bardzo. On ma podobną sytuację, zwiększa to i to, jednak on sobie, jeżeli mamy Goku familii przeciwnika, zwiększa atak o 70% od razu. Także mamy Goku familii przeciwnika kategorię, mamy od razu 70 ataku więcej, stówka atak def na super ataku i jeżeli mamy poniżej 70% HP, to już mamy def i critical z fizycznymi orbami. Teraz tym razem ich nie złapiemy. Także zobaczmy, jakie obrażenia wyciągniemy na pierwszym super ataku z tego. 1-7. Bardzo ładnie, ale tak jak mówiłem, praktycznie 70% ataku jest tutaj dodatkowe ze względu na to, że o. I od razu widzimy, o ile jeden super atak zwiększa damage, czyli tam 150 tysięcy to jest mniej więcej różnica między jednym super atakiem a drugim. I zobaczcie, że po zrobieniu tych super ataków mamy więcej defensywy. No na super ataku i tak obrywiamy i tak, ale generalnie mamy więcej defensywy niż przed. No i tak to wygląda, tak naprawdę te postacie już się dużo tam nie zmienią. One są jak najbardziej według mnie fajne i warte używania. Nawet przed tym Eza były użyteczne, ale teraz jeszcze fajniejsze, tym bardziej, że one właśnie zwiększają sobie atak def na stałe.
I to może nam się na przykład w Legends Goku przydać bardzo. Spróbujmy zrobić, no zobaczmy, tu się nie linkuje, spróbujmy jeszcze raz zaatakować nim, zobaczymy o ile się zwiększyło. Także to ostatnia runda, potem sobie zobaczymy, jaką drużyną przechodziłem jego Eza i na tym zakończymy dzisiaj. Dwa... What? 2,4 miliony? Jak? Jak on to zrobił? Naprawdę wcześniej miał te same linki i... Wow, nie, musimy to zobaczyć. Musimy to zobaczyć. Dobra, teraz podlinkujemy go troszeczkę lepiej. Złapiemy mu te dwa, niech będzie. A, mamy poniżej 70% HP, co jest też właśnie mega ważne, ponieważ w tym momencie Vegeta no, ma więcej defy... okej. Okay. Mieliśmy poniżej 70% HP, dlatego Goku ma wtedy dodatkowy atak 70%, dlatego taki damage solidny zrobił. Ale teraz Vegeta 2,5 miliona z odpowiednimi linkami. Powiem wam, że też zaszalał. Ale to też jest sprawka tego, że mamy Goku familii przeciwnika. Muszę o tym przypominać, bo to nie na każdym evencie będzie on dostępny. I co jest mega ważne na tych postaciach. Na przykład ten Vegeta według mnie jest mało gdzie użyteczny. Nie użyjmy go do normalnych drużyn. Vegeta familii w Pure Saiyan nie linkuje się. Generalnie z nikim się te postacie dobrze nie linkują, według mnie. Ten Vegeta ma troszeczkę więcej kategorii Extreme. I jest w ogóle ekstrem postacią, ale po prostu nie pasuje do ekstrem postaci. Natomiast Goku jest super kartą, więc jest lepiej. Możemy go dać w Goku Family, Full Power, Pure Saiyan, Kameha, Final Trump Card. I generalnie w tych kategoriach znajdzie on zastosowanie jak najbardziej ok. Tylko mówię, troszeczkę bolą te linki i troszeczkę boli, chociaż on ki sobie sam może pododawać, jak mamy właśnie mało HP. Troszeczkę... co troszeczkę? Jest wszystko w porządku. Generalnie jak w ostateczności możemy go jako używać teraz lider, bo te postacie mają 130% dla Vegeta albo Goku Family kategorii leader skill, więc bardzo fajne na początek to są postacie. Dobra, muszę zobaczyć jeszcze jego jeden super atak, także zobaczymy, 4 linki i niech go już pokona. 2,7 prawie, że ładnie, ładnie. Także jak najbardziej solidna postać. Oj, critical hit. Także warto tam czasem złapać na nim te fizyczne orby, to troszeczkę jest większa szansa na critical. My sobie na tym zastopujemy i pokażę wam jeszcze tą drużynę, ponieważ jego Extreme Z Battle nie jest aż tak skomplikowany, ponieważ na niego najlepiej używać kategorii Full Power. Full Power kategoria jest mega mocną, szczególnie ze względu na fizycznego Brawliego, który jest liderem Full Power i Movie Bosses i po prostu niszczy ten event. Ja bez jakiejś większej taktyki po prostu wybrałem co pierwsze lepsze postacie z Full Power i udało mi się przejść. Także tak wyglądała moja drużyna, po prostu Full Power kategorię, STR, Broly czy coś, to tutaj niszczył to naprawdę, ponieważ on jeszcze bił dwóch dodatkowo. Jedynie co na tym evencie, już na tym etapie, można pamiętać, ale mówię, to nie ma aż takiego dużego znaczenia, jak macie swojego i frienda Brawliego, że tutaj AGL i INT karty mają redukcję zadawanych obrażeń o 70%, czyli są troszeczkę mniej użyteczne, ale jak najbardziej można ich używać. Można, ale no mówię, to nie jest aż tak polecane. Także tak wyglądała moja drużyna, nie jest ona jakaś super dopasowana, po prostu full power kategoria tutaj jest potrzebna i ją używałem. To tyle na dziś. Życzę wam powodzenia. Pamiętajcie, że warto zrobić właśnie chociażby ich Eza dla misji. Wiadomo, ceni jest coraz mniej, coraz ciężej im robić Eza, dlatego grajcie też codziennie event z Herkules eventem. No, nie jest to za dużo statuetek, nie jest to za dużo golda, ale troszeczkę pomoże wam przecierpić te wszystkie Eza i pamiętajcie, że warto robić każdej postaci Eza i nie sprzedawajcie SSR-ek. Jeżeli kiedykolwiek pomyślicie, że jest to słaba SSR-ka, to jest event, o którym mówiłem. Trzymajcie się, cześć!